Hej, witam dzisiaj z nadkoniowej rzeki, z rzeki, nad którą mnie nie było kilka ładnych już miesięcy, bo ostatni raz tutaj byłem w kwietniu. Chyba w kwietniu, ale dobrze pamiętam. Dzisiaj już, teraz jest połowa sierpnia, 16 czy 17, nawet dobrze nie wiem, który. Wykorzystałem po prostu dzień wolny w tygodniu, bo tak to bym raczej nie przyjechał, a tylko z tego powodu, bo w weekendy tutaj jest naprawdę ciężko z kajakarzami, tak? Bo jest kajakarzy mnóstwo, a dzisiaj w środku tygodnia, no to mówię, troszkę będzie mniej tych kajakarzy na pewno. No i sobie spróbuję połowić jakieś kleniki. Zestawik ten sam co zawsze, tylko że różni się lekko tym, że po prostu mam dowiązany fluorocarbon. Tak, było łowię plecionką. Dowiązałem sobie odcinek, nie wiem ile to gdzieś jest, 80-90 cm fluorokarbonu. Kijek ten sam co zawsze. Woblerki praktycznie też te same. Tam kilka takich smużaczków sobie dorzuciłem typowo. Ale i tak ja łowiąc swoimi. Najgorsze jest to, że pochodziłem po tych krzakach trochę, już mnie jakaś alergia łapie, także głos jakiś dziwny mi się robi. Ale mówię, ale tymi swoimi woblerami tak praktycznie będę łowił tak jak smużakami. Można powiedzieć, że ja się staram łowić w ten sposób, że rzucając woblera, staram się te klenie łowić na takiego woblerka spływającego bardziej. Nie, że typowo smuży, tylko taki bardziej spływający. Wydaje mi się, że są lepsze efekty na takie letnie klenie akurat, no ale może na innych rzekach tak, ale na tych rzekach, co ja łowię, bardziej mi się takie łowienie sprawdza. Także na razie muszę podleczyć trochę gardło. Coś chyba się napije się zimnego czegoś, bo w ogóle już się zaczynają kajakarze za mną. Dobra, na razie. Wyszedł fajny klan, wyszedł. Fajnie, tylko wirek się zrobił koło wobera, ale go nie, ale już jest. Wyszedł raz, to będzie zainteresowany, to raczej powinien się jeszcze. Kurde, ten wiatr niepotrzebnie wieje. Wodę marszy, nawet nic nie widać w ogóle. O, puknął, kurde, woblera, no. Puknął, skubany. Siedzi. Dobry. Jak widzicie, ja tymi swoimi wobkami łowię teraz latem, tak jak można powiedzieć, jakby smużakami normalnie, bo te klenie, które ja się staram złowić, to one i tak przeważnie łowię, tak, łowię je tak, w ten sposób, że na takiego spływanego woblera, także wobler sobie spływa, jakiś delikatny ruch się zrobi, wydaje mi się to najbardziej sprawdza. A nieraz gdzieś można go przymrużyć, troszkę normalnie sobie pod wodą popracował. To są właśnie uroki tego letniego klaniowania na tej rzece. Parę rzutów wykonujemy i trzeba poczekać, zaraz kajaki jakieś płyną. Jak widzicie, warunki ekstremalne. Pokrzywy, oczywiście to jest standard na taką rzeką, trzciny, jeszcze dodatkowo trzeba uważać na doły jakieś bobrowe, także nie ma lekko. Fajnie zawirował. Tylko się wirek zrobił. O, wyszedł. Kurna i znowu, no. Ale widać, jest chętny. Jest ten klanik chętny. W końcu doszedłem do normalnego odcinka, takiego
nie bagnistego jak tam chodziłem, tylko normalny taki, chociaż się byli. Ale kurde balans, widzieliście to? Ja pierdziu, ależ to fajna ryba wyskoczyła do tego wgara, no. Ale widać, że to ładna ryba była. Siedzi, ale mała ryba. Mała ryba. No, chociaż taki tam nie najmniejszy całkiem, ale ogólnie nieduży. Kaban to nie jest na pewno. O, taki tam. Taki kleniurek. Na takiego czarnego sieniaczka. Kombinatorki. Chlup. I do wody. I tak jak wam mówiłem właśnie, takie letnie łowienie, tak jak ja teraz łowię, widzicie, tymi wyborami łowię normalnie sobie też wiosną, tak? Normalnie prowadzonego. A teraz nie łowię takimi typowymi smuszakami, bo to i tak mówię, ja łowię inaczej trochę. A takiego woblera też normalnie z powierzchni zbierają. Często mam wrażenie, że ten ryba bym rzucił, nie wiem, kawałek, nie wiem, byle klocka drewnianego i by też nieraz zbierały z pierwszego takiego walnięcia. Kurde, balans, no. Ach, skubany. Przywalił, no, ale co z tego? Się nie zapiął. No i dobra, kolejna przerwa, bo płyną sobie kajaki. Fajnie przywalił. Co to, jazik? Nie, klej. Niepotrzebnie mi taki maluszek, ale teraz muszę specjalnie z nim schodzić na dół. Chodzi mi się. Ale widziałem, jak fajnie wysuwał. Dziad tylko ryby rozkuszył. No, no coś tam kurwa. Koło tego woblera chodziło. Raz, drugi. Tutaj na tej rzece mam wrażenie, że jest tak, że te ryby po prostu z tymi kajakami się chyba oswajają i to dla nich jest taki już, wydaje mi się, że im nie robi specjalnie jakieś to różnice, coś wiadomo, że tak jak akurat płyną, to raczej nie złapiemy w tym momencie ryby, tak? Podejrzewam, już mogę się mylić, ale jak kajaki przepłyną, jak widać zaraz po kajakach od razu potrafią być brane. Kiedyś miałem też tu właśnie taką przygodę, pamiętam, takiego, no może nie jakiś bydlak, ale 40 chyba 6 cm bodajże taki klein. Też pamiętam, kusiłem je. Stały sobie takie statko między kajakami i jakoś w końcu schrupał woblera. O, ten będzie już normalny chyba. Tak, ten już będzie taki kurna. Myślę, że chyba fajniejszy trochę.
normalne. Jak ja mam cię tu teraz, kurde, balans podebrać, gagatku, oj ty gagatku. No jeszcze zapakował zielsko i chyba będzie po ptakach. Jeszcze siedzi, ale... Może go tu jakoś, kurna... No i chyba bym musiał tu do wody wejść po niego. Dobra, nie jestem głęboko, to... Można tu wskoczyć sobie. Chodź. Chodź młodzieńcze tutaj. Ale wisi za skóreczkę już. Oj, 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 chyba się udało. Dobra. No już taki... No, 40 plus na pewno. Dobra, szybkie zjątko zrobione. Udało się w końcu jakiegoś normalnego przyzwoitego klenia chwycić. Wiadomo, że to nie jest jakiś kaban, tak, ale tam myślę, taka ryba 40 plus. Może, nie wiem, niemierzona. W sumie tam nie jest jakiś okaz, także nie będzie tej ryby mierzyć. Ale mówię, ale... Raz walnęła ta ryba, nie wiem, czy to ta sama, czy to inna, i za chwilę, tak jak wam mówiłem, na takiego wobblera sprowadzanego z prądem wyszła walnięcie. I także wraca sobie do wody. Popłynął elegancko. Jeszcze chwilka łowienia i do domku. Kurde, balans! Ajajajajaj, fajna ryba była. Fajna ryba, no. To właśnie jest z tymi powierzchniowymi kleniami. Kurde, no. Widziałem, jak podpłynął. Zażarł łopka, ale co z tego? Kurde, no. Szkoda ryby.